Ukraina, jesteśmy z tobą, a także skutki wojny na Ukrainie oraz bezpłatne przejazdy na terenie Polski w pociągach. Czy ruszyła budowa tramwaju na Kasprzaka i początek 11 sezonu w Trillo? O tym nie tylko 6 marca, w Mniejsza z tym, w niedzielę. Zaczynamy! Witam was tutaj, cześć tam wznosz i zapraszam was już teraz na kolejne wydanie z Mniejsza z tym. Niestety to już jest drugie wydanie Mniejsza z tym podczas trwającej wojny Ukrainy z Rosją. Więc tak, będzie również trochę tematów na ten temat, ale będziemy też mieli inne informacje, które zawsze są Mniejsza z tym. Wyjątkowo, ponieważ cały czas trwają walki, mam tutaj przy sobie flagę ukraińską, zamiast standardowego mojego loga Zakochać się w Warszawie. Ale lecimy z aktualnościami z Warszawy, które będą się mieszać z aktualnościami z Ukrainy i o Ukrainie. Bo na początek, jak zawsze, awarie wind na stacjach metra. Stacja metro Stadion Narodowy cały czas ma niedziałającą jedną windę. Przy wyjściu numer 7, poziom 0, minus 1. Kolejne informacje, tu już przechodzimy właśnie do Ukrainy, to metro warszawskie w związku z bezprecedensową agresją zbrojną Rosji na suwerenną i niepodległą Ukrainę, Rada Nadzorcza i Zarząd Metra Warszawskiego spółki z o.o. wyrażają swoją głęboką solidarność z bohaterskim narodem ukraińskim. Nie spodziewam się, szczerze powiedziawszy, tego, że metro wystosunkuje jakiekolwiek swoje stanowisko, więc to jest bardzo dobra nowina od nich. Kolejna informacja to tramwaj warszawski. Jak widzicie, Ukraino, jesteśmy z tobą. Jak tutaj widać, mamy ukraiński tramwaj. Nie widziałem go jeszcze i nie wiem, czy faktycznie taki istnieje, czy jeździ po Warszawie, ale jeżeli tak, to bardzo dobra, bo to nowina. Także idziemy dalej. Tutaj telefon coś już mnie nagrywa. Kolejna informacja, za chwilę dojdziemy do kolejnej informacji bezpośrednio od tramwajów, ale mamy najpierw powrót do metra, nie wiem, coś tutaj rozkładały wszystkie zakładki. A konkretnie jest metra na Ukrainie. Charków ewakuował studentów tunelami metra. Nasila się ostrzał ukraińskich miast, a coraz więcej uszkodzonych jest obiektów cywilnych, w tym mieszkalnych. Obecnie jednym z bardziej narażonych miast jest blisko półmiliardowy Charków. Dla mieszkańców chroniącego się przed rosyjskimi nalotami i rakietami udostępniono metro. Wyjątkowo też zezwolono na ewakuację studentów z zagrożonych obszarów miasta poprzez tunele metra. Także jest to dosyć ważna informacja i bardzo dobrze, że metro może być również do takich celów wykorzystywane, jak i również do schronów, co robi również na przykład w Kijowie. Schronienie dla blisko 15 tysięcy osób, w tym dla 84 niemowląt. To jest news z już paru dni temu, dokładnie sprzed 3 dni, więc prawdopodobnie o wiele więcej osób już tam siedzi. Niestety, kijowskie metro i komunikacja naziemna w stolicy Ukrainy przewożą pasażerów w ograniczonym zakresie. Podziemne stacje metra przez całą dobę spełniają się w innej roli, dając schronienie dla 15 tysięcy mieszkańców Kijowa. Podziemne stacje metra są otwarte całą dobę, pełnią rolę funkcji schronów. Na stacjach są zapewnione wodę, łazienki, żywności, jeśli jest to możliwe, lekarstwa. Wiele osób nie ma dokąd pójść. Kilka metrów podłogi i kot stały się jedynym domem. To tysiące ludzi, to nie przesada. Teraz pod ziemią mamy do 15 tysięcy mieszkańców Kijowa, mówi Wiktor Brachański, szef kijowskiego metra. Dokładnie jak podaje Kijów, pod ziemią przybywa 14 553 mieszkańców. Liczba ta obejmuje 84 niemowlęta oraz 413 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Jak dodaje tutaj dyrektor, miejsca w metrze jest dla 100 tysięcy mieszkańców maksymalnie. Tak wygląda aktualnie funkcjonujące metro.
Organizacja tych pociągów od 28 lutego, mat prasowy Metra Kijowskiego. Jak widzicie, są pewne ubytki. Jak widzimy, tutaj nie ma połączenia. Ta linia metra w ogóle się nie łączy z tą częścią. A tu po prostu pociągi metra przejeżdżają przez stację, nie zatrzymując się z tego, co widzimy. Także, no niestety, tak jak to wygląda, tutaj też mogło być po prostu jakieś zbombardowanie, dlatego tutaj jest ta dziura, bo to zupełnie nie wygląda tak, jak to powinno wyglądać. Dobrze, przejdźmy do kolejnych informacji od tramwajów z tą krótką wzmianką o Ukrainie i w metrze. Dariusz Walczak, wspomnienie. Bardzo trudno jest pisać w czasie przyszłym o kimś, z kim się przyjaźniło, kogo jeszcze niedawno widziało się na co dzień, z którym prowadziło się niekończące się dyskusje o kulturze, historii, literaturze i publikacjach, także tych na temat tramwajów. Tak właśnie dzieje się teraz, kiedy okrutna, postępna i nieleczona choroba wyrwała z naszego otoczenia Darka Walczka, specjalista do spraw historii i zbiorów muzealnych w Biurze Marketingu i Komunikacji Społecznej. Więcej informacji na temat pana Darka możecie przeczytać na stronie Tramwajów Warszawskich, która znajduje się w linku w opisie i teraz w karcie. Idąc dalej, ponownie wracamy na Ukrainę. Teraz informacje tramwajowe. Uszkodzona została zajezdnia tramwajowa w Krakowie i pierwsza to jest ta zła nowina, czyli na temat tej zajezdni. Jak widzicie tutaj na zdjęciach, możemy sobie poglądać z transportu publicznego, jak to mniej więcej wygląda. No, po prostu tramwaje już są nie do użytku i właściwie prawdopodobnie nie do odrestaurowania. Co ważne, jeden z wagonów historycznych został doszczętnie też tutaj zniszczony, ponieważ spadła tam jedna z rosyjskich bomb. Jak tu widzimy, właśnie to jest ten tramwaj, zaraz zobaczycie go jeszcze od tyłu. Jest to po prostu doszczętnie zniszczone. To jest właśnie ten tramwaj. Drugie największe miasto Ukrainy cały czas pozostaje pod dostrzałem Rosji. Na jedną z zajezdni tramwajowych w Parkowie spadła rakieta uszkadzająca stojące tam wozy. Niestety, zgodnie z doniesieniami lokalnych mediów, 3 marca na zajezdnie spadła jedna z rakiet uszkadzających zajezdnie jące się tam wozy. Poważnie został zniszczony zabytkowy wóz MTV-82 numer 844. Ten tramwaj został wyprodukowany w 1960 roku, a do 1971 woził pasażerów. Następnie został przekształcony w wóz techniczny, a w 2006 roku stał się wozem historycznym. Na zdjęciach widać też inne tramwaje Tatra, które zostały zniszczone. Także no, niestety, tutaj są duże straty i tak jak mówiłem, wszystko po prostu jest zniszczone podczas wojny. Natomiast dobrej ich stron jest Praga i Wrocław, bo oni tutaj zatrzymują stare tramwaje z myślą o Ukrainie. Bo niestety jest pewna szansa, miejmy nadzieję, jak najszybciej się skończy wojna, ale straty są już tak wielkie, że prawdopodobnie w niektórych miastach albo z bardzo dużym opóźnieniem, albo wcale nie uruchamiam się już ponownie linii tramwajowe, bo aktualnie z szyn są robione jeże, aby czołgi nie mogły przejeżdżać, czy też z innych elementów wszystko jest robione, aby jak najlepiej zabezpieczyć miasta ukraińskie i prawdopodobnie niestety wszystko zostanie zniszczone i wtedy już nie będzie z czego odbudowywać, a przynajmniej będzie to o wiele trudniejsze i najprawdopodobniej teraz będzie się stawało też więcej na budowę metra, bo jak widzimy, metro jako schrony daje tutaj niesamowitą przewagę, bo tam mogą się ludzie schraniać i są w miarę bezpieczni. Natomiast wracając do tych tramwajów, w wyniku rosyjskich działań wojennych uszkodzona jest też infrastruktura komunikacyjna. Odbudowa systemów tramwajowych będzie stanowiła w przyszłości duże wyzwanie. Dlatego już teraz władze przedsiębiorstw komunikacyjnych w Pradze i Wrocławiu zaczynają, zdając sobie sprawę z sytuacji, zapowiedziały wstrzymanie kasacji i sprzedaży wycofanych z eksploatacji tramwajów, które w przyszłości mogą przydać się jeszcze ukraińskim miastom. To jest według mnie bardzo dobra nowina i miejmy nadzieję, że również w Warszawie, gdzie czasami niektóre konsole po prostu są rozbierane na części, aby inne mogły być naprawiane, też nie będą już znikać z Warszawy w niewyjaśnionych okolicznościach, tylko będą faktycznie mogły w przyszłości służyć jeszcze w innych miastach na Ukrainie. Kolejne informacje to szybka kolej miejska. To jest dłuższy news, więc tylko go trochę streszczę. Warszawa dla uchodźców z Ukrainy.
Stolica pomaga ukraińskim uchodźcom, czynne są punkty informacyjne, zbierana jest pomoc i oferty miejsc noclegowych. Wolontariusze kierują do miejsc, gdzie uciekinierzy znajdą opiekę. Dla uchodźców komunikacja miejska jest za darmo, a pojazdy warszawskiego transportu publicznego jeżdżą ze flagami Ukrainy i Warszawy. To jest, według mnie, z tymi flagami to jest świetny ruch. No i właśnie nieodpłatne przejazdy komunikacją również są w pociągach WKD. I zaraz wam powiem dokładnie, gdzie wszędzie można jeździć bezpłatnie za okazaniem paszportu. Z WKD-ki to jest akurat według mnie bardzo dobra nowina. I to jest, już obowiązuje do dnia 25 marca, ale prawdopodobnie, jeśli będzie taka potrzeba, będzie to wydłużone. Natomiast to co jest według mnie najważniejsze, to informacje od kolei polskich. Obywatele Ukrainy mogą odbywać nieodpłatne przejazdy w drugiej klasie pociągów PKP Intercity kategorii ekonomicznych TLK i Intercity w komunikacji krajowej. Przejazdy odbywają się na podstawie dowolnego dokumentu potwierdzającego obywatelstwo ukraińskie. Bezpłatne przejazdy wprowadzają także inni przewoźnicy. Informacja będą na bieżąco aktualizowane. Tutaj ten cały artykuł też jest w wersji ukraińskiej, ale ja tutaj po polsku mówię w skrócie, że Arriva, koleje dolnośląskie, koleje małopolskie, koleje mazowieckie również właśnie, czyli w KMC możemy jechać do 25 marca tego roku na podstawie dokumentów obywatelstwa ukraińskiego za darmo. Koleje śląskie, koleje wielkopolskie, koleje Łódzka Kolej Aglomeracyjna, PKP SKM w Trójmieście, Polregio, SKM Warszawa, czy właśnie Warszawska Kolej Dojazdowa. Kolejne informacje to już jest ponownie w WKD. W dniu 4 marca, czyli 4 dni temu, od godziny 9, rusza specjalna akcja kolejowa kropla krwi. Urząd Transportu Kolejowego organizuje specjalną akcję, aby właśnie tutaj porać to dalej na Ukrainę. No i tutaj mamy informację, jak przygotować się do oddania krwi. Ważyć co najmniej 50 kg. Dobrze, tego nie będę komentować. I dalszych informacji, zresztą jak chcecie oddawać krew, to szczerze polecam. Wy pewnie część z was wie, że ja oddaję krew, jak mogę. Teraz jeszcze muszę chyba poczekać 10 dni od ostatniego razu, kiedy byłem. Co nie zmienia faktu, że z tego co słyszałem od mojego kolegi, który był właśnie jakoś w poprzednim tygodniu oddawać krew na akcję, żeby na Ukrainę jakby coś doszło, to jemu się udało. Z tego co pamiętam, koło 10 przyszedł do punktu krwiodawstwa, koło 17 wszedł dopiero, faktycznie mógł oddać krew. I też na miejscu mu powiedzieli, że już prawie nie ma miejsc na krew. Jest bardzo dużo krwi i to według mnie bardzo dobra nowina, że faktycznie Polacy rzucili się pomagać. No ale o tym, jak Polacy pomagają, na pewno wiecie, bo cały czas o tym wszędzie jest mówione i chwała nam za to. Natomiast kolejna informacja to Warszawa Zachodnia i nie, to nie jest ta część kolejowa, o której czasami mówię i robię odcinki. To jest część, gdzie ten straszny i nieładnie wyglądający dworzec PKS-owy przydaje się i jest tutaj niezbędny. Za chwilę autobusem pojadę na wojnę. No i tak, dworzec autobusowy Warszawa Zachodnia, tuż obok stacji kolejowej, pod tą stałą nazwą, jest obecnie największym węzłem transportowym w stolicy dla osób z Ukrainy, które uciekają przed wojną lub wracają do swojego kraju, aby walczyć za niego. Byliśmy tam i rozmawialiśmy z uchodźcami, kierowcami autobusów i wolontariuszami. Więcej informacji, bo to jest dosyć długi artykuł też, z tego co widzę. Też macie w linku w opisie i w karcie w opisie i w karcie na górze teraz, abyście mogli sobie przeczytać, jak to wygląda i faktycznie co tu się teraz dzieje, no bo tak, tutaj zawsze to był główny punkt tranzytowy, jeżeli się jechało na Ukrainę. Sam jechałem stąd, jak byłem raz albo dwa razy na Ukrainie, w Lwowie. Było to już parę lat temu, piękne miasto. I nie potrafię sobie tego teraz wyobrazić, że jest teraz ostrzeliwane i bombardowane. Także niestety tak wygląda rzeczywistość. Kolejne informacje, również ukraińskie, bo nie ukrywajmy tym, teraz żyje cała Polska i cały świat. To Warszawa dla uchodźców. Do tego też macie link w opisie, bo to jest bardzo długi artykuł. On jest na bieżąco aktualizowany. Czyli komunikacja miejska dla obywateli Ukrainy jest bezpłatna. To jest najważniejsza informacja. Cała w całej Warszawie i dla całego warszawskiego transportu publicznego. Także, no cóż, ja co chwilę dostaję informacje na przykład prasowe.
tylko i wyłącznie na temat Ukrainy i jakie tutaj nie są nowe zbiórki, jak teraz na przykład nie są zbierane autokary, aby faktycznie szybciej zebrać spod granicy osoby, które uciekają przed wojną, czy inne informacje, jak coraz więcej wolontariuszy jest potrzebnych. Ale do tego artykułu, jak tutaj macie bezpośrednio link, teraz w karcie i w opisie. Dobrze, kolejna informacja to tramwaj na Kasprzaka, trochę pozytywniejsza informacja, czy już zależy jak się na to spojrzy. Została rozpoczęta budowa. O tym macie specjalny film, w którym pokazałem wam, jak to mniej więcej wygląda faktycznie. Czyli tramwaje kierunek Kasprzaka rozpoczyna się w sobotę 5 marca. Teraz się zastanawiam. Nie mieści jeszcze tylko to zobaczyć, bo to się w sumie wczoraj zaczęło dla was ta budowa. No to chwilę temu. Ja jeszcze nie miałem okazji pojechać tramwajem na nową pętlę osiedle Gudoszewska, ale zanim o pętli osiedle Gudoszewska macie teraz link do filmu temat tramwaju na Kasprzaka. Tymczasem zmiany są nie tylko i wyłącznie przy tramwaju na Kasprzaka, ale może po kolei. Pierwsza zmiana to dla linii 10 w obydwu kierunkach. Jedzie teraz na trasie Gudoszewska do osiedle Gudoszewska. Nie jedzie dalej do metra Młociny, ale jedzie oczywiście od pętli Wyścigi. Z tym, że też ma po trasie zmianę na, za Aleją Niepodległości, jedzie dalej Jana Pawła i Aleją Solidarności bezpośrednio Wolską. Nie jedzie ulicą Prostą i Kasprzaka, ponieważ tam aktualnie właśnie trwają prace przy budowie tramwaju na Kasprzaka. Dalej linię 26, gdzie teraz Połczyńska, Powstańców Śląskich, Aleje Reymonta, Wólczyńska, Nocznickiego i metro do Młociny, czyli zastępuje linię 10, jadąc dalej do metro Młociny. Linia 28 też zmienia trasę, bo od Aleje Jana Pawła II jedzie Broniewskiego, Reymonta, Powstańców Śląskich, Gudoszewską i do osiedle Gudoszewska, czyli dwa przystanki na osiedlu Gudoszewska, jak możecie tutaj zauważyć, już faktycznie funkcjonują. I jeszcze są zmiany dla linii 11 w dwóch kierunkach. Ta linia tramwajowa teraz jedzie od Plac Nadutowicza, Grójecka, Towarowa, Okopowa, Aleja Solidarności, Wolska, Połczyńska, Powstańców Śląskich, Nowe Bemowo. Także linia 11 też trochę zmieniła swoje trasy, tam się trochę też pokręciło. Dosyć są duże tutaj zmiany komunikacyjne. No i tramwaj kierunek Gudoszewska. Więcej informacji, jak wygląda pętla osiedla Gudoszewska i trochę historii, zapraszam was do specjalnego filmu. Też w karcie i w opisie. Dużo tych linków i kart w opisie, więc idziemy dalej, bo mamy tu jeszcze informacje z MZA. Warszawa żegna pierwsze przegubowe Solarisy. Powiem wam, że jak dowiedziałem się o tym, poczułem się trochę staro, bo jeden z tych autobusów trafia teraz, będzie jako autobus historyczny już w kolekcji MZA, czyli Miejskich Zakładów Autobusowych. I ponieważ pierwszy z tych autobusów, jak dobrze zaraz sprawdzę, przyjechał w 2005 roku, czyli raptem 3 lata po tym, jak ja się urodziłem, i teraz już będzie jako autobus historyczny, to tak trochę, nie wiem, jakoś dziwnie się z tym czuję. Ale tak, faktycznie, ostatnie autobusy, ostatni dzień swojej służby, z tego co pamiętam, miały w sobotę, jeśli dobrze pamiętam, i już tu sprawdzam, a nie, jednak nie. 3 marca 2022 roku odbył się ostatni kurs tychże autobusów na linii 520. Można było je łapać w godzinach 5, 23, 10, 51, ale no to już za późno jest tak czy siak. Ale tak, faktycznie były to autobusy. I to były pierwsze autobusy w Miejskich Zakładach Autobusowych w Warszawie z klimatyzacją. Pełną niską podłogą, dokład już było wcześniej, z tego co pamiętam, chyba się to pojawiło. Ale faktycznie one odchodzą, już ich nie będzie. Będzie tylko jeden na pamiątkę. I to była wielka rewolucja według mnie. Dobrze, kolejna informacja to Vetrillo, 11 sezon Just Start. Tak, to już taki nowy sezon i serial na Netflixie rozpoczął się. Po zeszłorocznym jubileuszowym sezonie warszawski rower publiczny wchodzi w drugą dekadę funkcjonowania. Znamy mieszkańcom kształt systemu i jego zasady działania, pozostają bez zmian. 9 miesięcy, 349 stacji, 4943 rowery. No i co ważne, ważne jest to, iż nie pojawiły się ponownie wetowody w niektórych dzielnicach, jak na przykład wydem wetowy w ogóle tego nie ma. Na Wawrze pewnie jest jedna stacja, jak było cały czas, chociaż czekajcie, możemy sobie coś tu gdzieś to sprawdzić na mapie stacji, na żywo, jakby macie tutaj podgląd tego. No i tak, czy my mamy coś na Wawrze?
Nie, na Wawrze nic nie ma. Czyli ponownie na Wawer został wycięty. Ojej, jak mi się to przekręciło. Wawer jest ponownie bez jakiejkolwiek komunikacji rowerowej z Wetrillo. Na Białęce jest, czyli te dwie dzielnice ponownie zostały wykluczone. Wielka szkoda. Według mnie tak to nie powinno wyglądać, bo do Dębertowa, czy no i oczywiście Wesoła to już w ogóle, ale Wesołej to nigdy chyba nie było Wetrillo, ale w Dębertowie ja kiedyś korzystałem z tej stacji i według mnie to była świetna rozrywka i świetny sposób na korzystanie z wolnego czasu. Tego ja na przykład nie posiadam, bo robię filmy i zajmuję się studiami, ale o studiach to jeszcze na sam koniec tam coś powiem. Najpierw mamy ZDM, środ z Sawą. O wymianie oprawy informujemy na bieżąco, czyli nowe LED-owe oświetlenia Sawa pojawiają się, coraz to więcej jest ich w Warszawie. Kolejna informacja, jak mi tu wejdzie, to kolejne drzewa posadzone są na placu Pięciu Rogów. Tu już nie będę wam dawać linku, ale się pojawił ostatnio na dniach na moim kanale film na temat tego. Tam trochę się zmieniło, faktycznie plac Pięciu Rogów cały czas nabiera więcej kształtów. Zobaczmy, co tam ZDM chce pokazać. Faktycznie tego drzewka nie było na moim filmie, no bo. No cóż, zdjęcia robię trochę z wyprzedzeniem zazwyczaj. Rzadko kiedy pojawia się film tego samego dnia, co były zdjęcia. Są takie dni, ale na przykład to mniejsze z tym. Ale to po prostu są sytuacje wyjątkowe, tak? Także jak widzicie, drzewka były tutaj poustawiane i tu możemy zobaczyć wszędzie, gdzie będą drzewka. I czemu tutaj jest jedno na niebieskie, a drugie nie? Jak mi się wydaje, te na niebiesko mogą być już na górę, no nie wiem. Może to są po prostu inne drzewka. No, tak czy siak, mniejsza z tym. Lecimy dalej, znowu na Ukrainę, znowu do złych informacji, czyli An-225 Mirai kompletnie został zniszczony przez Rosjan. Antonow to był wielki samolot. To był największy samolot na świecie. Mam jego zdjęcia, nie pokażę ich teraz, bo musiałbym głęboko kopać. Wiem niestety jedno, to było ostatnie zdjęcia, jakie mogę mu zrobić, bo został doszczętnie zniszczony przez Rosjan. Wleciała w niego rakieta, został jeszcze przez nich jak najgorzej potraktowany. Największy samolot świata znajdował się na lotnisku w Hostmelu, niedaleko Kijowa. Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę opublikowano w mediach społecznościowych zdjęcia, nie pozostawiają złudzeń. Praktycznie jako jedyny na świecie świadczył wyspecjalizowanymi usługami transportu ciężkiego oraz ponadgabarytowego frachtu lotniczego. Przerwanie operacji tego przewoźnika spowodowało, że na rynku lotniczym powstaje niemożliwe obecnie do zapełnienia luka, ponieważ to był jeden samolot na cały świat. Nie było innych. I teraz go nie ma. Nie wiem, czy powstanie nowy taki samolot. Najprawdopodobniej nie. Ale na zawsze odejdzie. Jak widzicie na zdjęciach, jest doszczętnie zniszczony. W jedynym egzemplarzu podczas pandemii koronawirusa wykonał kilka spektakularnych lotów z ładunkami pilnej potrzeby właśnie do Warszawy ze sprzętem medycznym z Chin. Po raz ostatni samolot gościł w naszym kraju w styczniu bieżącego roku, lądując na lotnisku w Rzeszowie. O, tego nie wiedziałem na przykład. Transportowiec był jednym z największych samolotów w historii i największym samolotem używanym komercyjnie. Po raz pierwszy został oblatany w 1988 roku. Antonov Airlines przewoził dzięki niemu ponadgabarytowe ładunki i niestety już więcej nie będzie mógł się znieść, bo naprawa jego jest możliwa i prawdopodobnie, miejmy nadzieję, że jak się skończy wojna, do niej dojdzie, bo już widziałem parę osób, nawet nie parę osób, będą o to walczyć, żeby wrócił. Natomiast z drugiej strony konfliktu wojennego, Rosja wstrzymuje loty międzynarodowe. Wyjątkiem jest Mińsk, no bo do Mińska można polecieć do swojego sojusznika. Nie dziwię się, że faktycznie samoloty z Rosji nigdzie nie lecą, bo też gdzie polecą, jak nigdzie nie mogą. I to według mnie bardzo dobra nowina. Jak zazwyczaj raczej nie pokazywam żadnych swoich emocji politycznych, no to jeśli nie wiecie, to ja do Rosji nigdy nie miałem pozytywnej energii i nigdy mi się nie podobali, ale to tak swoją drogą. Dobra, kolejne informacje, już kończymy mniejsza z tym, bo widzę, że 30 minut będzie trwać. Torwart zmienia się w tymczasowy dom dla Ukraińców. Wojewoda Mazowiecki przygotował kolejne punkty decyzyjne dla uciekinierów z Ukrainy. W hali
co z Tor w Warszawie. W punkcie znajduje się 500 miejsc dla potrzebujących, którzy na miejscu uzyskają niezbędną pomoc medyczną oraz informacje dotyczące pobytu i zakwaterowania. Kolejna informacja to Rada Warszawy zerwała stosunki partnerskie z miastami z Rosji. Rada Miasta Stołecznego Warszawy stanowczo potępiła zbrodniczą agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Rada wysłuchała także informacji prezydenta na temat pomocy dla uchodźców i przyjęła uchwałę w sprawie zakończenia współpracy z miastami na terytorium Rosji. I bardzo dobrze. Tak trzymać. Kolejna informacja to znowu Rosja. Musi oddać nam budynek przy Kieleckiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że mszy MSZ wystąpiło do właściwych organów administracji publicznej, rekomendując wszczęcie postępowania egzekucyjnych w sprawie dwóch nieruchomości niewykorzystywanych na cele dyplomatyczne, konsularne i znajdujące się w bezprawnym posiadaniu Federacji Rosyjskiej, czyli nieruchomości położone przy ulicy Sobieskiego 100 oraz przy ulicy Kieleckiej 45 w Warszawie. Bardzo dobrze, zabrać im to. Dobrze, a teraz zapraszam Was do kącika muzycznego, który czasami nieregularnie się pojawia na moim kanale, mniejsza z tym. Tym razem Hate Me More by Kafi. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem. W tym teledysku, bo głównie chodzi mi o teledysk, brałem udział i to są jedne z możliwości i rzeczy, które robimy na studiach. Także cały projekt powstał jako projekt właściwie studencki. Tutaj w napisach końcowych, w opisie możecie sprawdzić, że faktycznie ja tutaj byłem. Pomoc na planie. Także faktycznie zapraszam Was do klienta eksperymentu i do niego macie również link w opisie i kartę. Zapraszam do obejrzenia. No i na koniec już mniejsza z tym, zapraszam Was, jak zawsze, na sam koniec, do sondaży. Tym razem faktycznie jedno zrobiłem bubel w mniejszych sondażach, a konkretnie nie dałem opcji, że nie jeździcie po prostu rowerami. No ale wyszedłem z wniosku, że jednak każdy gdzieś czymś jeździ. Ale dobrze, o tym już wspomniałem, natomiast najpierw mamy sondaż, czy będziesz korzystał z pętli tramwajowej osiedla Gruczewska po ponownym otwarciu 5 marca. Większość z Was stwierdziła, iż nie. Muszę dawać też opcję, że nie mieszkacie w Warszawie, bo w sumie to jest ważne. Na 326 głosów 49% z Was stwierdziło, iż nie, 25% iż tak i 25% iż jeszcze tego nie wiem. Kolejny sondaż, to tak jak mówiłem właśnie o Vetudillo, rusza 11 sezon Vetudillo. Jak często będziesz wypożyczał rowery? No i 7% z Was stwierdziło już codziennie, 5% z Was raz w tygodniu, sporadycznie 24%, korzystam z własnego roweru lub auto 45% i nie wiem lub nie korzystam z rowerów czy auto 19%. Chociaż szczerze powiedziawszy nie rozumiem nie korzystania żadnego z środków tego typu, nawet czasami czy sporadycznie, żeby po prostu sobie pojeździć. No ale jak to woli. Także to było na tyle z tego mniejsze z tym. Mam nadzieję, że takie wyjątkowe wydanie, dłuższe, głównie dlatego, że jest wojna, Wam się spodobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnego mniejsze z tym, które będzie już za tydzień, miejmy nadzieję, że już po konflikcie zbrojnym, który Rosja wywołała, to kliknijcie subskrybuj i ten dzień dzwoneczek i do zobaczenia już wkrótce kolejnych materiałach na moim kanale. Nie wiem, czy tu coś będzie, może sobie odpocznę, bo ostatnio były filmy codziennie. Teraz nawet nie miałem okazji polatać i dużo się działo też na studiach. I nocami. Ale wiecie, jak to jest na studiach. Cześć!